Partnerem filmu jest antykwariat numizmatyczny Niemczyk, który jest najbardziej rozpoznawalnym polskim numizmatycznym domem aukcyjnym na świecie. Zajmuje się kupnem i sprzedażą najstarszych monet, banknotów, medali oraz odznaczeń. Regularnie organizuje profesjonalne, stacjonarne i internetowe aukcje numizmatyczne. W pewnym momencie swojej kariery amatora numizmatyki stanąłem przed problemem polegającym na tym, którą kolejną epokę włączyć do rosnącej kolekcji. Najbardziej kusiła mnie Polska Królewska, ale to oczywiście tak szeroki temat, że należało go wyraźnie zawęzić. Nie musiałem się tutaj długo zastanawiać i mój wybór padł na monety Zygmunta III Wazy. Było ku temu kilka powodów, które postaram się za chwilę przybliżyć. Po pierwsze, to właśnie za panowania tego władcy Rzeczpospolita Obojga Narodów była u szczytu swojej potęgi. Przejawiało się to zarówno największym zasięgiem terytorialnym, bo powierzchnia naszego kraju sięgała wtedy prawie 1 miliona kilometrów kwadratowych, czyli ponad 3 razy więcej niż obecnie, jak i jednymi z najbardziej spektakularnych triumfów oręża polskiego. Żeby nie być gołosłownym, wystarczy tutaj wspomnieć bitwę pod Kirchholmem z 1605 roku, o której do dzisiaj uczą na najlepszych akademiach wojskowych na świecie, spektakularne zwycięstwo pod Kłuszynem, które otworzyło drogę na Moskwę i doprowadziło do zdobycia Kremla oraz posadzenia na carskim tronie królewicza Władysława, czy zwycięstwo nad armią turecką, do którego doszło w 1621 roku pod Chocimem. Ów Chocim był dla nas wyjątkowo szczęśliwy, bo ponad 50 lat później Turcy znów dostali tam od nas Łupnia, tym razem za sprawą Jana Sobieskiego. Wszystko to pięknie opisał Sienkiewicz w ostatnim tomie swojej trylogii, czyli Panu Wołodyjowskim. Po drugie, bardzo poważną przyczyną była sama osoba władcy, czyli Zygmunta III Wazy. Co prawda był on trzecim królem elekcyjnym, ale miał w sobie krew Jagiellonów, bo jego matką była Katarzyna Jagiellonka, najmłodsza córka króla Zygmunta I Starego i Bony Sforcy. Zygmunt III był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, władał płynnie 5 językami, w tym polskim. Już za młodo był bardzo poważny, pracowity, wewnętrznie zdyscyplinowany, poświęcał się nauce i sztuce, a jednocześnie stronił od biesiad. Był dobrym gospodarzem, trzykrotnie zwiększył dochody skarbu królewskiego. Efekty dobrego prowadzenia się i samodyscypliny były widoczne w jego wyglądzie zewnętrznym. Do końca życia był stosunkowo szczupły i zachował dostojeństwo władcy. Widać to doskonale po wizerunkach króla na monetach, gdzie jego estetyczny wizerunek mocno kontrastuje z popiersiami jego następców, z których większość wyglądała jak prekursorzy współczesnego ruchu ciało pozytywności. Tak więc choćby wyłącznie ze względów estetycznych wolę patrzeć na awers monety Zygmunta III Wazy niż na przykład Augusta III Sasa. Trzecią przyczyną była ogromna różnorodność monet bitych w czasie panowania Zygmunta III Wazy. Żaden inny polski władca nie pozostawił po sobie takiej ilości emisji monet i takiej różnorodności w nominałach oraz miejscach bicia. W produkcję monet było zaangażowanych wtedy 10 mennic królewskich, mennica litewska w Wilnie, 8 mennic miejskich, 2 mennice szwedzkie oraz 3 mennice lenne. Zakres nominałów też był ogromny, od małych oboli poprzez denary, dwudenary, trzeciaki, szelongi, półgrosze, grosze, półtoraki, trojaki, szóstaki, orty, różne rodzaje talarów, aż do złotych portugałów i dukatów wraz z ich wielokrotnościami. Czwartą przyczyną była uroda bitych wtedy walorów. Największe i najdroższe z nich, czyli talary, dukaty i portugały, to arcydzieła sztuki menniczej, które obecnie na aukcjach osiągają astronomiczne kwoty. Nieprzypadkowo laur najdroższej polskiej monety należy do waloru z wizerunkiem Zygmunta III Wazy. Mowa tutaj o monecie 100-dukatowej z 1621 roku, wykonanej ze złota próby 987, ważącej 350 gramów i mającej średnicę aż 70 mm oraz grubość około 5,7 mm, która w 2018 roku na aukcji w Nowym Jorku sprzedała się za kwotę 1,8 miliona dolarów, czyli ponad 8 milionów ówczesnych złotych. Warto dodać, że w swoim czasie była to największa złota moneta europejska. Z templami 100 dukatówki wybito także lżejsze, a zarazem cieńsze monety o nominałach odpowiadających od 30 do 90 dukatów. W srebrze natomiast tym samym stemplem bito walory o nominale od 3 do 10 talarów. Wszystkie one także są cennionymi rarytasami, o czym świadczą ostatnie rekordy aukcyjne. Przykładowo w styczniu 2022 roku w Nowym Jorku 80-dukatówka z 1621 roku została sprzedana za 900 tysięcy dolarów, czyli około 3,6 miliona złotych. Do tego typu złotego waloru należy także rekord najdroższej monety sprzedanej na terytorium Polski. W dniu 30 listopada 2020 roku za 50-dukatówkę koronną wybito w 1621 roku w Bydgoszczy zapłacono 2 miliony i 832 tysiące złotych. Kwota ta uwzględnia już opłaty aukcyjne.
Nieprzypadkowo tyle czasu poświęciłem tutaj omówieniu tych wszystkich rekordów, bo w ciągu najbliższych kilku tygodni mogą stać się one nieaktualne. Są spore szanse, że już niedługo będziemy głośno mówić o zupełnie nowych poziomach cenowych. Wszystko za sprawą faktu, że rekordowa na polskim rynku aukcyjnym 50-dukatówka znów wraca na rynek. W zasadzie niepowtarzalna okazja do jej zakupu będzie miała miejsce 16 września 2023 roku na jubileuszowej 40. już aukcji antykwariatu numizmatycznego Michał Niemczyk, która odbędzie się w warszawskim hotelu Raffles Europejski. Moneta o nominale 50 dukatów to jeden z najrzadszych walorów tego typu, bo znany jest tylko w 3 egzemplarzach. Jeden z nich znajduje się w petersburskim ermitażu, drugi w prywatnej kolekcji, a trzeci to właśnie walor, który można będzie nabyć na nadchodzącej aukcji. Pochodzenie tej monety jest znakomite, bo od 1910 roku pojawia się na dużych aukcjach, przechodząc w międzyczasie przez kolekcje tak znane jak na przykład zbiór Henryka Karolkiewicza. Ciekawostką jest również fakt, że moneta ta już raz przeszła przez ręce antykwariatu numizmatycznego Niemczyk, bo w 2008 roku firma ta z powodzeniem licytowała 50-dukatówkę dla polskiego kolekcjonera. Do tego samego waloru należy wspomniany już rekord aukcyjny odnotowany na polskiej ziemi, czyli 2,8 miliona złotych z 2020 roku. Warto uważnie przyjrzeć się temu arcydziełu sztuki mędniczej i medalierskiej. Historycy nie są w 100% pewni, jaka idea stała za powstaniem stempli, którymi bito rekordowe dukatówki i talary. Przeważa jednak hipoteza, że król zlecił pracę nad tą monetą, chcąc uświetnić zwycięstwo polskiej armii nad Turkami pod Chocimiem, do którego doszło właśnie w roku 1621. Wybite z tej okazji monety, złote i srebrne, były przez niego przekazywane w prezencie ważnym osobistościom Polski i świata wraz z listami głoszącymi chwałę wiktorii chrześcijaństwa nad poganami pod wodzą polskiego króla. Wykonanie monety powierzono mennicy królewskiej w Bydgoszczy. Owa mennica w sprawie zaprojektowania stempli zwróciła się do najwybitniejszego ówczesnego rytownika i medaliera, czyli Samuela Amona z Gdańska. Artysta stanął na wysokości zadania i zaprojektował walor wyjątkowej urody. Na awersie mamy wizerunek króla bez korony. Odkryta głowa ma być symbolem odwagi, podobnie jak lew na naremienniku. Królewski majestat ma podkreślać order Złotego Runa nadany Zygmuntowi w 1600 roku przez króla Hiszpanii Filipa III Habsburga. Imponuje ilość szczegółów naniesionych na stempel, które potem udało się przenieść na monetę. Widać świetnie i realistycznie odwzorowaną twarz króla, a ilość detali na jego kołnierzu, szarfie, orderze, naramiennikach i szacie robi niesamowite wrażenie. Rok emisji pojawia się tutaj w aż 3 miejscach, na kokardzie, na zbroi u dołu oraz z lewej strony za ramieniem przy obwódce. Na samym dole, także tuż przy obwódce, znajdziemy inicjały autora, czyli S.A. W otoku mamy łacińskie napisy mówiące z Bożej łaski król Polski i Szwecji. Są one kontynuowane już na rewersie, gdzie brzmią Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki i Inflanski. Tam także mamy elementy orderu Złotego Runa, bo jego łańcuch otacza ukoronowaną 9-polową tarczę herbową. Tarcza główna ukazuje orła białego i pogoń litewską, tarcza pośrednia 3 korony szwedzkie i lwa Folkungów, a tarcza sercowa snopek, czyli herb rodu Wazów. Po obu stronach krzyża na zwieńczeniu korony ponownie odnajdziemy datę emisji, czyli rok 1621. Natomiast po obu stronach tarczy herbowej mamy jeszcze monogram zarządcy mennic Jakuba Jakobsona von Emden, a poniżej znów inicjały autora, czyli S po jednej stronie, natomiast A po drugiej. Inicjały te powtórzono jeszcze raz, tym razem u dołu tarczy. Tutaj także nie zabrakło symboliki. Stojące na jednej nodze żurawie trzymają w łapach kamień, to symbol wiecznej czujności i opieki króla nad poddanymi. Znajdująca się u dołu tarczy mała główka anioła to atrybut królewskiego prawa łaski. Z kolei wieniec otaczający całą kompozycję to nawiązanie do symboliki zwycięskiego władcy. Obie strony monety zawierają tyle detali, że można bardzo długo przyglądać się temu walorowi i za każdym razem odkrywać coś nowego, a jednocześnie podziwiać kunszt polskich mennic z XVII wieku. Antykwariat numizmatyczny Niemczyk ocenił stan monety na 2/2+, dodając, że walor charakteryzuje się naturalnym połyskiem menniczym oraz delikatną wiekową patyną. Na obu stronach widać nieznaczne niedobicia. Cena wywoławcza monety to 1,8 miliona złotych, jeszcze bez opłat aukcyjnych. Po ich dodaniu kwota rośnie do 2 milionów i 160 tysięcy złotych. Oczywiście są ogromne szanse, że licytacja nie zakończy się na poziomie wywoławczym, a to pociąga za sobą pierwszy ciekawy wniosek. Najprawdopodobniej 16 września 2023 roku będziemy świadkami historycznego momentu, w którym zostanie pobity rekord najdroższej monety sprzedanej kiedykolwiek na terenie naszego kraju. Myślę, że choćby dla tej ważnej chwili warto być wtedy na aukcji antykwariatu Niemczyk w hotelu Raffles Europejski.
Nie mówiąc już o tym, że tego samego dnia oferowane będzie tam kilkaset innych znakomitych walorów. Czy padną kolejne rekordy? Trudno przewidywać, ale w ferworze walki aukcyjnej może wydarzyć się wszystko. Wcale nie jest więc wykluczone, że zostanie pobity poziom drugiej najdroższej polskiej monety, czyli 80 dukatówki sprzedanej za 900 tysięcy dolarów w 2022 roku. Aby pobić absolutny rekord osiągnięty w 2018 roku przez 100 dukatówkę, nadchodząca licytacja musiałaby przekroczyć poziom 8 milionów złotych. Czy jest to realne? Mówiąc szczerze, raczej nie, ale wszystko może się zdarzyć. Od poprzedniego rekordu minęło trochę czasu, w którym inflacja naprawdę zrobiła swoje, a numizmatyka wchodziła na niespotykane wcześniej poziomy cenowe. Warto nadmienić świetną proweniencję obecnej na aukcji 50 dukatówki. Takie nazwiska jak Karolkiewicz czy Belsberg mówią same za siebie. Dodatkowo wystarczy przypomnieć, że zajmująca drugie miejsce 80 dukatówka zaczynała licytację od 180 tysięcy dolarów, a skończyła ją na poziomie 900 tysięcy, a więc 5 razy wyższym. Jeśli historia się powtórzy i cena końcowa oferowanej 50 dukatówki też wzrośnie 5 razy, to nowy rekord będzie faktem. Z drugiej strony trzeba być realistą. Licytowana w 2022 roku 80 dukatówka nie dość, że ma większy nominał, to jest walorem jeszcze rzadszym, bo znanym w tylko jednym egzemplarzu. Jeśli on nie był w stanie przebić rekordu trochę powszechniejszej 100 dukatówki, to trudno oczekiwać, że zrobi to znana w trzech egzemplarzach i lżejsza 50 dukatówka. Tym bardziej, że już w przypadku 80 dukatówki poziom 900 tysięcy dolarów był ogromnym zaskoczeniem, bo oczekiwano wartości bliższych 600 tysiącom. Trzeba jednak pamiętać o tym, że mówimy tutaj o walorach, które pojawiają się na aukcjach raz na kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat i dla niektórych kolekcjonerów taka aukcja może być jedyną okazją do zdobycia danej monety. Jeśli w licytacji trafi na siebie kilku zdeterminowanych klientów, cena może poszybować na naprawdę wysokie poziomy. Niezależnie od tego, czy padną nowe rekordy czy nie, nam pozostaje cieszyć się i być dumnym z tego, że jedne z najpiękniejszych i najwartościowszych monet światowej numizmatyki nie dość, że powstały w Polsce, to jeszcze pokazują się na aukcjach organizowanych w naszym kraju. Ufam, że zwycięzca tej aukcji będzie naszym rodakiem i ten piękny walor pozostanie z nami w Polsce. Dziękuję Wam za uwagę i szczerze polecam zaznajomienie się z innymi materiałami dotyczącymi numizmatyki opublikowanymi na tym kanale. Włożyłem w nie sporo pracy i, wybaczcie nieskromność, uważam, że są warte Waszego cennego czasu. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Partnerem filmu jest antykwariat numizmatyczny Niemczyk, który jest najbardziej rozpoznawalnym polskim numizmatycznym domem aukcyjnym na świecie. Zajmuje się kupnem i sprzedażą najstarszych monet, banknotów, medali oraz odznaczeń. Regularnie organizuje profesjonalne, stacjonarne i internetowe aukcje numizmatyczne.